Nazywam się Małgorzata Urbaś, witam Was w programie Fintech Reporter, gdzie zapoznamy się z najciekawszymi informacjami ze świata fintechu. Nadchodzi nowa era niewidocznych płatności. Branża płatnicza coraz częściej czerpie z innowacji dostarczanych przez fintechy. Część z nas regularnie używa płatności telefonem lub zegarkiem elektronicznym. Ten nie dość, że zapłaci, to jeszcze policzy, ile zrobiliśmy kroków. Natomiast fani festiwali muzycznych od kilku lat mogą wyposażyć się w opaski prepaid. Firma Mastercard i dostawca tokenów Tapi Technologies zawarły strategiczne partnerstwo. Dzięki temu umożliwiają płatności zbliżeniowe za pośrednictwem chipu wszczepionego w dowolną część garderoby, akcesoria czy biżuterię. Dynamiczny rozwój innowacyjnych form płatności wymaga nie tylko pomysłów i technologii, ale również inwestycji. To właśnie one są dźwignią do ich ekspozycji i popularyzacji. Napędzane rosnącym trendem konsumpcyjnym transakcje bankowe i finansowe w dużym stopniu przeniosły się na platformy mobilne i społecznościowe. Jeśli chcecie omówić któryś z tych tematów z naszymi ekspertami, zapraszamy do grupy Sfintechowani, do której link znajdziecie pod tym filmem. Zapoznacie się tam z najciekawszymi informacjami ze świata fintech.